Ja kończyłem w GIKP, Instytut Kinematografii Moskiewskiej. Myśmy mieli sztukę aktorską. Każdy z nas musiał robić dyplom aktorski. I poza pracą z aktorem musieliśmy sami być aktorami. I to mi bardzo ułatwia sprawę w porozumieniu z aktorem. Pomyłka w obsadzie jest najgorszą pomyłką, jaką może być przy reżysera. Witajcie, jaśnie panowie Polacy. Ferenc jest po prostu rewelacją. Wiedziałem, że tak złożoną, a jednocześnie bardzo wyrazistą postać on powinien zagrać. Jedyne, co przychodzi do głowy, jeśli człowiekowi proponują zagrać tak strasznie negatywną postać, jaką ja gram. Jestem przyzwyczajony, jestem, można powiedzieć, weteran grania negatywnych postaci. To jedyne, co wiem na pewno, że trzeba być jak najwięcej uśmiechniętym w czasie grania i stwarzać jak najwięcej pozorów, że jest się porządnym człowiekiem. Nie gniewajcie się. Olbryski wiadomo było, że musi zagrać, bo Olbryski gra we wszystkich moich filmach. Ja tutaj stosuję niestety metody kumoterstwa, to znaczy lubię aktora i on mnie gra. Panowie, jesteśmy za słabi, żeby się bronić, więc musimy atakować. No to jest wyzwanie, bo to Kmicica sobie każdy wyobrażał po swojemu, a Piłsudski jest jakby mianownikiem dla wszystkich Polaków. To wiadomo, jak wyglądał, dużo się o nim wie. Tym wszystkim jest jeszcze coś, na co nie wolno dawać nawet odpowiedzi, ani próbować. Bo najciekawsza jest tajemnica w każdym człowieku.